Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek techniczny. Mianowicie opowiemy o wtryskiwaczach w silniku diesla, o zużytych wtryskiwaczach, co one powodują, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy danym przebiegu, jakie są konsekwencje zużytych wtryskiwaczy. Także dosyć, myślę, ciekawy odcinek, także zaczynajmy. Co do samych wtryskiwaczy, tak naprawdę w silniku diesla one spełniają oczywiście główną rolę, zasilanie silnika w paliwo. Aczkolwiek sama diagnostyka wtryskiwaczy nie należy do łatwych, bez specjalistycznych oprogramowania, skanerów, powiedzmy, czy kabli, które możemy podłączyć do interfejsu komputera. Tutaj ta diagnostyka, szczególnie w nowoczesnych autach, nie będzie taka prosta. Oczywiście są objawy zużytych wtryskiwaczy, o których powiem za chwilę, aczkolwiek sama diagnostyka początków, powiedzmy, zużycia wtryskiwaczy w dieslu nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Co do samej trwałości wtryskiwaczy, no tutaj jest dosyć ciekawa sytuacja także, bo to wszystko tak naprawdę także jest częściowo od eksploatacji zależy, częściowo od przebiegu, częściowo od samego producenta wtryskiwaczy, od producenta marki samochodów, jakie zastosował komponenty, czy wytrzymałe renomowanych firm, czy jakieś, powiedzmy, z wadami, które się po jakimś czasie ujawniają. Oczywiście najwięcej aktualnie wtryskiwaczy, jak i w samochodach, jest systemu Common Rail, takich producentów jak Delphi, Siemens, Denso, Bosch, układ wtryskowy. Najbardziej wytrzymałe są według mnie, jak i z obserwacji, powiedzmy, użytkowników, układy niemieckie, czyli Denso. Denso akurat jest japońskie. Nie wiem, jak to teraz jest struktura właścicielska, ale Siemens, Denso, Bosch to są czołówka, powiedzmy, w przypadku Common Raila. Trwałość takich wtryskiwaczy powinno sięgnąć od około 200 do 300 tysięcy kilometrów nawet. Ale to, tak jak powiedziałem, część może się ujawnić nawet przy przebiegu poniżej 150 tysięcy kilometrów usterek, jak ktoś będzie jeździł po mieście. Część, jeżeli ktoś będzie jeździł w trasy, to ten przebieg może nawet powyżej 250-300 tysięcy kilometrów zrobić. Tak naprawdę to wszystko jest też loteria. Też do tego dochodzi. Oczywiście układ wtryskowy, wtryskiwacze systemu Common Rail są najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenia paliwa, jak i sam skład chemiczny paliwa. Zanieczyszczone paliwo, czy paliwo z wodą, z jakimiś substancjami chemicznymi typu kwasy, zasady, powoduje, że to wszystko nam niszczy wnętrze, strukturę takiego wtryskiwacza, jak i pompy wtryskowej. Dodatkowo, tak samo jak i jakość paliwa, zapowietrzenie układu paliwowego, czasami także problemy, powiedzmy, z montażem, czy wadliwy montaż takiego wtryskiwacza po regeneracji, czy to nowego, także znacznie skraca czas użytkowania takich wtryskiwaczy. Warto to pamiętać także o tym, że zazwyczaj nowoczesne silniki potrzebują zakodowania takich wtryskiwaczy po regeneracji, czy to nowych. Musimy o tym oczywiście pamiętać. Co do samej diagnostyki, diagnostyka nie jest taka prosta, bo w przypadku zużycia jednego, dwóch wtryskiwaczy bardzo często jest trudno wykryć zużycie wtryskiwaczy. Najczęściej powinniśmy
wtedy wykonać próbę tak zwaną przelewową, gdzie podłączamy przelewy, chociaż teraz już w tych nowych dieslach spotkałem się chyba, nie wiem, bodajże w Mercedesie, w nowym dieslu jest coś takiego, że układ tryskowy jest bez przelewów, bez układu powrotnego, także w części nowoczesnych diesli nawet będzie po jakimś czasie, za kilka lat ciężko w ogóle diagnozować bez odpowiedniego oprzyrządowania informatycznego, tutaj ta diagnostyka będzie znacznie utrudniona. Jakie są objawy zużytych wtryskiwaczy? No, kłopoty przy rozruchu, kłopoty z kopceniem z tyłu przy rozruchu, jak i przy wciśnięciu gazu, jeżeli zostawiamy chmurę dymu, czy przez dłuższy czas ten silnik kopci, no to tutaj możemy się spodziewać, że te wtryskiwacze już powiedzmy są w końcowym etapie eksploatacji. Dodatkowe takie objawy to na pewno podwyższenie spalania, dziwna praca silnika, nierównomierna, niezbyt miękka, raczej twarda, czyli stuki większe. Dodatkowo przy rozruchu, jeżeli mamy utrudnione, to niesie to konsekwencje, że dużo częściej wyładujemy akumulator szybciej, zniszczymy układ rozruchowy, czyli rozrusznik, tutaj te zębatki. Jeżeli silnik nie będzie nam chciał odpalić po dłuższym kręceniu, no to niestety te awarie wtryskiwaczy jeszcze spowodują dodatkowe awarie. Dodatkowo nierównomierna praca silnika powoduje to, że koło dwumasowe także się szybciej zużywa. Na to powinniśmy także zwrócić uwagę. Co za tym idzie? Filtr cząstek stałych także dostaje w kość tak naprawdę. Dodatkowo jeżeli rozrząd, czy to na pasku, czy na łańcuchu nierównomierna praca silnika powoduje razem z kołem dwumasowym także większe rozciąganie się i szarpania, powiedzmy, tego łańcucha rozrządu. Na to także powinniśmy zwrócić uwagę. No i co najgorsze, no, zużyte wtryskiwacze najczęściej, jeżeli nie podają paliwa, to powiedzmy, że silnik koryguje sobie nastawy tego. W przypadku podawania za dużej ilości paliwa, oczywiście silnik także koryguje, ale dodatkowo silnik się przegrzewa i bardzo często dochodzi takich awarii w diesli. W dieslach jest bardzo dużo do najczęściej albo wykrzywienia układu korbowo-tłokowego, stopienia tłoków nawet. Jest to tak zwany efekt zalewania paliwem przez wtyskiwacze właśnie układu zasilania. To wszystko idzie do komory spalania. Im więcej paliwa, tym większa niby moc, ale także temperatura. Tutaj taka awaria, no niestety powoduje, często jest też, dochodzi pęknięcie bloku, także silnik nadaje się praktycznie do wymiany, a przynajmniej do wymiany bloku silnika, a co za tym idzie, także te koszty znacznie się zwiększają. Co do samej diagnostyki, no mając odpowiednie oprzyrządowanie, możemy zobaczyć korekty tak zwane, dawek paliwa, przelewy, możemy zrobić tak zwaną próbę przelewową, jeżeli jest taka możliwość w danym silniku. Wtedy to wszystko nam pokaże, czy dany wtryskiwacz pracuje prawidłowo, czy przelewa swoje dawki, czy koryg. Jeżeli są znaczne korekty dawek, to także nadaje się to do regeneracji bądź wymiany. Co do kosztów, koszt regeneracji wtrysków zazwyczaj zaczyna się od około 500 zł. 400-500 zł za jeden wtryskiwacz, także jak widzimy przy silniku czterocylindrowym będzie to około 2000 do w górę, czyli to w zależności od wtryskiwacza, nawet i do 4000, powiedzmy, za komplet czterech wtryskiwaczy. Jeżeli nie da się regenerować, no to tutaj nowe wtryskiwacze także kosztują w okolicach od około 800 zł, nawet do 1500, także te koszty znacznie nam się powiększają.
Dodatkowo oczywiście koszty robocizny, wymiany, często także zużycia innych elementów, o których mówiłem, czy to koła dwumasowego, czy to filtra cząstek stałych. No i najgorsze, co może nas spotkać, to oczywiście ten, jeżeli zaniedbamy wtryskiwacze, no to awarię układu korbowo-tłokowego, czyli stopienie tłoków bądź wykrzywienie korbowodu, a co za tym idzie, bardzo często uszkodzenie bloku silnika. Także warto zwrócić uwagę na pracę naszego silnika diesla, jeżeli widzimy kopcenie, trudności z uruchomieniem, duże dymienie, dziwną pracę silnika, nierównomierną. Warto to zdiagnozować, najlepiej w autoryzowanym serwisie, gdzie mamy odpowiednie przyrządy, powiedzmy, zlecić diagnostykę układu zasilania w paliwo. Wtedy dostaniemy wydruki, powiedzmy, jakie tam są korekty, czy wtryskiwacze prawidłowo działają. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia, do następnego odcinka.